Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Siostry, bracia, Chrystusie, z Bożej opatrzności rozpoczynamy kolejny miesiąc naszego życia. Pierwsza niedziela lutego przynosi nam dar Bożego Słowa, w którym warto odnaleźć siebie. Warto zobaczyć, jak to Słowo działa na naszą codzienność i czy jest w ogóle w tym naszym życiu codziennym obecne. Pierwszym bohaterem dzisiejszej liturgii Słowa jest Hiob, inaczej nazywany Hiobem, który opowiada nam o marności ludzkiego życia. I trudno się z nim nie zgodzić. Tę marność i kruchość dostrzegamy każdego dnia wraz z każdą osobą, którą przychodzi nam żegnać i odprowadzać na miejsce wiecznego spoczynku. Ale Hiob podpowiada także, że nasze życie jest nieustannym bojowaniem, walką. Toczymy bój o przetrwanie, o pracę, o awans, o majątek, o miłość, o szacunek, tak dalej, tak dalej. Tak często jest to bój o siebie, dla siebie i z sobą samym. I myśląc o tym naszym bojowaniu, chciałbym podzielić się osobistym doświadczeniem sprzed kilku dni, jakim była wizyta na Wawelu, gdzie mogłem stanąć między innymi przy urnie z prochami Cypriana Kamila Norwida, który przypomina nam w jednym ze swoich wierszy o tęsknocie za wartościami. Za wartościami, które kiedyś były bogactwem człowieczeństwa, a dziś, zdaje się, odchodzą w zapomnienie, stają się często przedmiotem pogardy, wyśmiewania, a wręcz otwartej walki. I przytoczę tylko fragment mojej piosenki drugiej, autorstwa Cypriana Kamila Norwida. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez ucałowanie, dla darów nieba tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, Panie. Tak, siostry i bracia, trzeba nam tęsknić za wartościami naszych przodków. Trzeba nam toczyć prawdziwy bój o prawdę, o miłość,
o wiarę, o szacunek i tu nie trzeba przelewu krwi, bo wystarczy być dla siebie bratem i siostrą, być człowiekiem dla człowieka, razem stanąć do współpracy z Bogiem, bo wielka jest Jego miłość, skoro pragnie dzielić się z człowiekiem wielkim darem zbawiania ludzi. Jak mówi dzisiejszy psalm, nasz Pan jest wielki i potężny, a Jego mądrość niewypowiedziana. Pan dźwiga pokornych, karki grzeszników zgina do ziemi. Jeśli chcemy dostrzec jakiś brak w dzisiejszym świecie, to myślę, że prawdziwym brakiem jest brak pokory. Coraz więcej nas pychy, egoizmu, pewności, że wszystko osiągniemy sami, że wszystko wypracujemy sami. Bóg jest niepotrzebny. Co więcej, człowiek stanął w miejscu Boga. Doszliśmy do kolejnych nowych absurdów, niczym budowniczy wieży Babel. Wszystko się pomieszało, już nie tylko języki. I nie spodziewałem się, siostry i bracia, że słowa, które blisko 15 lat temu usłyszałem na mojej mszy prymicyjnej, tak prawdziwie i boleśnie się spełnią. I to tak szybko. Na mojej mszy świętej prymicyjnej 7 czerwca 2009 roku kaznodzieja mówił takie słowa. Pójdziesz przynosić owoc, choć nie będzie to łatwe, bo świat coraz bardziej zwariowany, a Jezus Cię wezwał, byś szedł do tego dziwnego świata, do świata, w którym Bóg ze swoją Ewangelią miłości pozornie przegrywa walkę z wszechobecnym złem, do świata, który będzie ubolewał nad złamaną rośliną i bez mrugnięcia okiem przyglądał się okrutnej śmierci milionów ludzi, do świata, który będzie tylko czekał, aż mu się przypodobasz, wkupisz w jego łaski, idąc na ustępstwa, inaczej będzie chciał cię zniszczyć. Bardzo często przy różnych okazjach wracam do tych słów sprzed 15 lat i idę przez ten świat, świat ludzkich spraw, czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak jak nożem, jak śpiewał Czesław Niemen. Idę przez ten świat, do tego świata, z tym światem, by na miarę swoich możliwości głosić Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. I mi, i wam przypomina to dzisiaj święty Paweł w drugim czytaniu. Jeśli chciałbym pozostać przy swoim osobistym świadectwie, to mogę powiedzieć, nie jestem jednym z 12 apostołów powołanych znad jeziora, ale jestem jak oni. I tu posłużę się pewnym porównaniem. Jestem porywczy jak Piotr, chcący iść z Chrystusem na śmierć, ale i w strachu wyprzeć się potrafię. I zdarza się, że jestem jak Judasz, sam siebie okradam z modlitwy i możliwości rozmowy z Bogiem, bo czasu mało, bo zmęczenie. Idąc dalej tropem naszego porównania, jestem jak celnik Zacheusz, chcę rozdawać. Jak Szymon chce nosić krzyże innych, jak Weronika chce ocierać twarze, jak Szczepan dam się kamienować, jak Jezus na krzyżu chcę przebaczać, jak Franciszek chce kochać. A wieczorem spoglądam w lustro, widzę Adama, który dopiero co zjadł owoc, Kaina, który dopiero co zabił,
Judasza, który dopiero co zdradził, Piotra, który dopiero co się zaparł, Piłata, który dopiero co obmył ręce i zasypiam na mokrej od łez poduszce. A potem przychodzi Jezus i pyta: miłujesz mnie? To pytanie o miłość Jezus kieruje do każdego i każdej z nas, każdego dnia. Mamy na nie odpowiadać i pójść tą drogą, na którą stawia nas Bóg. A On zaprasza nas na drogę Ewangelii. Dziś światu potrzeba powrotu do Chrystusowej Ewangelii. Bo jeśli świat nie powróci do dobrej nowiny przyniesionej i głoszonej przez Jezusa, ludzkość będzie dalej brnęła w kierunku samozniszczenia. Będą tworzone kolejne traktaty i orzeczenia, które będą zaprzeczeniem Bożego planu stwarzania świata. Dziś świat, a ze światem Kościół, nasze sumienia, niczym teściowa Szymona Piotra z dzisiejszej Ewangelii. Jesteśmy paleni gorączką obojętności. Potrzeba nam uleczenia, jakie może dać Jezus Chrystus. Nie szukajmy znaków i cudów, bo to nie one rodzą wiarę, ale to wiara rodzi cuda. I skoro w ostatni piątek obchodziliśmy Dzień Życia Konsekrowanego, przyglądaliśmy się osobom, które poszły drogą ewangelicznych rad, poczujmy się dziś wszyscy powołani do pójścia Bożą drogą, która często oznacza pójście w nieznane i która nie zawsze jest łatwa. A jednak Bóg powołuje człowieka i ma wobec niego konkretny plan. Plan, który każdy z nas może rozpoznać jako umiłowanie takiej, a nie innej drogi życia. I tak powołany do kapłaństwa będzie pragnął sprawować Eucharystię, głosić Ewangelię, będzie pragnął spowiadać, przywracając ludziom stan łaski uświęcającej. Powołany do życia w zakonie będzie kochał modlitwę czy pracę, jaką dany zakon wykonuje według swego charyzmatu. Powołany do małżeństwa powinien chcieć wspólnego życia ze współmałżonkiem na dobre i na złe. Powinien chcieć wspólnej troski o dom i wychowanie dzieci. Lekarza musi fascynować leczenie ludzi, nauczyciela przekazywanie wiedzy i dzielenie się swoim doświadczeniem z innymi. I tak dalej, można by wyliczać kolejne profesje. Ważne jest jednak, by to, co robimy, fascynowało nas, by było źródłem radości, byśmy wkładali w to cały siebie, a przede wszystkim serce, bo wtedy będzie to wyraźny sygnał, że jesteśmy na właściwej drodze. Powołanie to na pewno wielka przygoda. To droga z Jezusem u boku. I to właśnie Chrystus powołuje dzisiaj mnie i Ciebie do pracy w swoim Kościele. Chce nas mieć jako kapłanów, jako matki i ojców, jako siostry i braci zakonnych. Przede wszystkim oferuje nam bardzo dobrą ofertę do zrealizowania od zaraz. Kilka lat temu znalazłem ciekawe ogłoszenie. Też często do niego wracam i dziś je przypomnę. Zatrudnię od zaraz budowniczych pokoju, burzycieli smutku, siewców dobroci, roznosicieli radości, apostołów miłości, świadków wiary, poszukiwaczy jedności. Miejsce pracy cały świat, płacę życiem wiecznym, Jezus z Nazaretu. Trzeba zaufać Bogu i pójść w nieznane. Nie bójmy się trudności, od nich nikt nie jest wolny. I nie jesteśmy
sami sobie zostawiamy, ale obok jest Bóg. Zróbmy wszystko, by w tym świecie przywrócić Chrystusowi należne miejsce. I na koniec życzę sobie i wam, siostry i bracia, by udało nam się kroczyć przez życie drogą Ewangelii, drogą, którą ukazuje nam w swoim wierszu ksiądz Jan Twardowski. Zaufałem drodze wąskiej, takiej na łeb, na szyję, z dziurami po kolana, takiej nie w porę jak w listopadzie spóźnione buraki. I wyszedłem na łąkę, stała święta Agnieszka. Nareszcie, powiedziała, martwiłam się już, że poszedłeś inaczej, prościej, po asfalcie, autostradą do nieba, z nagrodą od ministra i że cię diabli wzięli. Niech nas, siostry i bracia, nie biorą te diabły, które rządzą świat, ale idźmy drogą Jezusa, drogą Ewangelii, której bardzo świat potrzebuje. Amen.